Podczas ubiegłej soboty Międzylesie stało się stolicą pierogów, a to za sprawą pierwszego międzyleskiego festiwalu pierogów zorganizowanego przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury. Do rywalizacji o tytuł najlepszych pierogów zgłosiło się 16 drużyn. Takim genialnym pomysłodawcą tego projektu jest pan Jerzy Błażejewski. Były burmistrz, radny, działacz sportowy. Kiedyś przyszedł z takim pomysłem, a może by zrobić festiwal pierogów. No i życzenie jego zostało spełnione. Wielka pierogowa uczta przyciągnęła tłumy smakoszy pierogów w różnych wariacjach. Podczas Międzyleskiego Festiwalu pierogi zostały odkryte na nowo i urozmaicone nowoczesnymi farszami. Różnorodność smaków dało się wypróbować podczas degustacji i dodatkowo wszystko pięknie wyglądało. Na naszym stole można znaleźć tradycyjne pierogi takie jak ruskie z kapustą i z grzybami, jak również nowości takie jak kapusta włoska z orzechami polana masełkami, soczewica z pieczarkami. Oprócz tego mamy jeszcze ser feta z suszonymi pomidorami, szpinak z serem feta. A pani osobiście jakie najbardziej lubi? Mi osobiście smakują właśnie te z kapustą włoską i orzechami i bardzo pyszne są z soczewicą i z pieczarkami. Pierogi ruskie tradycyjne i pierożki mięsne, ale takie nietypowe, bo ze śliwką, z majerankiem, z pietruszką. Pani osobiście jakie pierogi najbardziej lubi? Chyba ruskie. Jednak ruskie, tradycyjne? A jeśli chodzi o słodkie, to ze śliwką. Nasze pierożki są całkiem naturalne, z naturalnych barwników. Każdy jest innym nadzieniem. Są to pierożki z kaszą gryczaną, pierogi ruskie z ziołami, pierogi z nadzieniem z kaczki i pierogi ze szpinakiem. A w jaki sposób uzyskuje się taki kolor? Czerwone pierogi uzyskaliśmy z soku z buraku, zielone pierogi są z natki pietruszki, żółte pierogi są z kurkumy. Pyszne, przepyszne, naprawdę. Pierogi polskie są najlepsze. A z jakim to nadzieniem pani próbowała? Proszę panią, ja próbowałam z makrelą, z kaszą gryczaną pierwszy raz. Naprawdę są bardzo dobre i polecam. Bardzo, z kaszą gryczaną i z pieczarkami, pyszne. To jest konkurs bardzo smaczny, to i frekwencja jest. Jak państwo zauważyliście, jestem w jury, jesteśmy w połowie i czuję się bardzo ociężały. Znaczy ja jestem tradycjonalistą, więc te tradycyjne były najlepsze, ale zjadłem dopiero 30 smaków, przede mną jeszcze 30, także nie będę się wypowiadał. Proszę powiedzieć, jak pan uważa, jakie znaczenie dla mieszkańców tutaj tego regionu ma tego rodzaju festiwal? Wszystko to jest wzajemne poznawanie się, wzajemne pokazywanie tego, co tam w domu wytwarzamy, dzielenie się doświadczeniami i chyba taka jest idea. Kuchnia chyba integruje. No, myślę, że ludzie przy stole się integrują zawsze. Nie tylko po to siadają do stołu, żeby się kłócić, ale najczęściej, żeby jeść. A pierogi na polskim stole goszczą bardzo, bardzo często. W kategorii ruskiej już znamy wyniki. Pierwsze miejsce zajęło sołectwo Szklarnia, drugie miejsce przedszkole z Międzylesia, a trzecie szkoła z Międzylesia. W kategorii pierogi z innym farszem komisja po burzliwych obradach spośród 47 rodzajów pierogów wyłoniła zwycięzców. Pierwsze miejsce zajęło sołectwo z Domaszkowa za pierogi z fetą i suszonymi pomidorami. Drugie miejsce zajęły kuchareczki radne za zielone pierogi ze szpinakiem. Trzecie miejsce należało ponownie do sołectwa z Domaszkowa za pierogi z kapustą włoską i orzechami.